Za piłkarzami Radomiaka Radom już kilka dni na zgrupowaniu w tureckiej Antalii. Przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy bardzo dobre warunki, bardzo dobre boiska do treningu, no fajny hotel, dużo tutaj rzeczy takich, jeżeli chodzi o odnowę biologiczną, o regenerację, ale przede wszystkim te warunki są bardzo fajne. Pogoda też dopisuje, chociaż dzisiaj było troszeczkę wiecznie, ale już jesteśmy tutaj trzeci dzień, także dużo trenujemy, dużo pracujemy, przy okazji też gramy. Zieloni rozegrali już pierwszy sparing w Turcji. Zmierzyli się z zespołem ze środka tabeli serbskiej ekstraklasy FK Baćka Topola. W pierwszej połowie zagrał zdecydowanie inny skład niż w drugiej. Pierwszego gola zdobyli rywale, ale Radomiak szybko odpowiedział bramką Mauridesa. Ten wynik utrzymywał się do 89. minuty, kiedy zwycięskiego gola dla Radomian zdobył Karol Angielski. Mecz zakończył się zwycięstwem Radomiaka 2-1. To był bardzo, według mnie, wymagający przeciwnik. Wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym, zdecydowanie lepszym, przede wszystkim pod względem stworzonych sytuacji. Natomiast plan na ten mecz był taki, praktycznie wszyscy pograli, skompletowaliśmy dwie jedenastki. Jedna grała w pierwszej połowie, druga w drugiej połowie i tak, żeby praktycznie większość zawodników rozegrała po 45 minut. I tak jak mówię, byliśmy zespołem lepszym, oczywiście były pozytywy, było troszeczkę też negatywów, ale przede wszystkim zadowoleni jesteśmy z tego, z zadań taktycznych, którzy zawodnicy się wywiązywali. W zespole z Radomia brakowało m.in. Filipa Majchrowicza. Bramkarz narzeka na lekki uraz kostki. W piątek podopieczni Dariusza Banasika rozegrają dwa sparingi.